W filmie Infiltrator Dwayne Johnson dosłownie odjeżdża konkurencji. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. Mowa o filmie Infiltrator, oczywiście chodzi o film z tego roku, nie ten sprzed kilku lat, który możesz pamiętać. Niestety tak się złożyło, że nowy film z rokiem, tytuł oryginalny The Snitch, czyli kapuś, szczur, został przetłumaczony ładnie jako Infiltrator. Można i tak, ale po kolei. Jego syn popełnia bardzo głupi błąd. W rozmowie z kolegą, niby tak, niby nie, zgadza się przyjąć od niego paczkę narkotyków. Chodzi o tabletki. Oczywiście była to podpucha, wpada policja, aresztują go, grozi mu od 10 do 30 lat. Ponieważ tych tabletek było kilkadziesiąt tysięcy, więc oczywiście jest możliwość, że chciał je rozprowadzać. Jeżeli chce wyjść z więzienia, musi zrobić to samo. On oczywiście mówi nie. Po pierwsze nie zna nikogo, a po drugie nie pozwala mu na to jego kodeks honorowy, można by rzec. Niestety ojciec jego, granty przez Johnsona, ma całkiem inne plany. Postanawia sam dopaść jakiegoś handlarza narkotyków, sprzedać go policji i dogadując się z prokuratorem generalnym, okazuje się, że takiego może teoretycznie zrobić i jeżeli to mu się uda, wyrok jego syna zostaje zredukowany. A jak już pójdzie dalej, to już musicie sami zobaczyć, oglądając ten film. Tak, włączyłem film, bo naprawdę nie wiedziałem, co to jest. Wiedziałem, że jest rok, ale tak naprawdę widziałem go w G.I. Joe, no szkoda gadać po prostu o filmie. Widziałem go nie tak dawno w Tanga i Cash. Fajny film. I stwierdziłem, że czemu nie, ma być sezon na rok, a to niech będzie. I się nie zawiodłem. Naprawdę film jest wart polecenia. Jest oparty, niestety jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, więc samo to już daje do myślenia. Ale co mi się podobało, to nie zrobili z tego zwykłego filmu akcji. To nie jest tak, że wchodzi właśnie ten rok, Dwayne Johnson, wchodzi bach, 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 bach. Nie. Jest wszystko przemyślane. To jest bardziej dramat sensacyjny niż film akcji. A dodatkowo mamy jeszcze Susan Sarandon w roli pani prokurator. W roli pani wrednej suki prokurator, może trzeba byłoby dodać. Jest jeszcze Barry Pepper. Barry'ego Peppera na pewno nie kojarzycie, ale jak tylko zobaczycie Fast Film, będzie: a, przecież ja go kojarzę, bo widziałem go tu i tu i tu. Bardzo znany aktor drugoplanowy, także nie ma siły, żeby się go nie skojarzyli. I dlatego ogólnie film podoba mi się bardzo. I dlatego w mojej skali film otrzymuje 4,5. Johnson naprawdę ostatnio jest eksploatowany na maksa. W tym momencie już było 3 albo 4 filmy w tym roku. Za niedługo będzie, właściwie już będzie to na dniach, Szybcy i Wściekli, kolejna odsłona. Także no, facet tucze kasę, póki tylko może, ale chyba w sumie dobrze, bo widzę powoli, że robi taką transformację z filmów akcji do filmów bardziej takich, można by powiedzieć, poważnych. I to jest fajnie, bo rzeczywiście daje sobie sprawę, że no, prawda, Sylwester Stallone, Schwarzenegger po 70, niedługo 70 stuknie paną, a oni ciągle w filmach akcji, Van Damme, Seagal też nie są młodzieńcami, więc fajnie, że on chce już spróbować coś innego. To mu się tylko chwali i miejmy nadzieję, że w pewnym momencie nie zawróci. Tak jak Stallone zrobił Copland, myślał, że będzie odbicie, tak jak dla Travolty to było Pulp Fiction, że pójdzie w innym kierunku. Nie udało się. Ale miejmy nadzieję, że Johnsonowi się uda i pójdzie w tym dobrym dla siebie kierunku. Okej, dziękuję bardzo za wysłanie mojej recenzji. Jak zawsze zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jeżeli podoba Wam się to, co teraz widzicie, za chwilę tutaj pojawi się kilka jeszcze recenzji. Możecie zobaczyć, jeżeli chcecie. I widzimy się następnym razem. Cześć! I don't know.